Polacy, zaczęło się, to koniec apokalipsa, katastrofa, armagedon, czwarta fala koronawirusa w Polsce i ponad 5,5 tysiąca osób zakażonych, kiedy to nagrywam. A praktycznie wzrost jest ten, jest lawinowy, tydzień do tygodnia ponad o kilkadziesiąt procent już wkrótce tych osób może być ponad 10 tysięcy osób każdego dnia. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie analizę, komentarz, jeśli chodzi o czwartą kwalę koronawirusa, którą przepowiadał Jasnowic Jackowski, o której mówiło wielu ekspertów. A co robi w tej sprawie rząd? Co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości? Bo to jest najważniejsze pytanie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzewce, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Te dane są zatrważające, ponad 5,5 tysiąca ludzi zakażony koronawirusem w Polsce w ciągu jednego dnia tylko. No i te statystyki są przerażające. Wzrost praktycznie skokowy. To nie jest taki wzrost, że ta mm, praktycznie no to wzrasta o 10-20%, tylko jest to kilkadziesiąt procent skali tygodnia. Można się spodziewać, że już wkrótce będzie po 10 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. No a ja jestem ciekawy, czy minister zdrowia dalej utrzyma to, że cmentarze mają być otwarte, bo mówił, że Ni, nio, cmentarze będą otwierane, a ja mówię, a skąd może minister o tym praktycznie wiedzieć już teraz, tak? Czy tam w październiku, jeżeli nawet nie wie po prostu, ile tych osób będzie zakażona, jak będzie po 10 czy po 20 tysięcy, potem znowu podejmą decyzję dzień przed, będą pretensje do władz, że praktycznie mówili, że chociaż będą się zastanawiać. A oni już wiedzą, że nie, po prostu nie pozamykają. Dramat, dramat, dramat. Oczywiście, mi też się nie podoba jedna rzecz, która ma miejsce pewna narracja w mediach, bo yy, pojawia się taka narracja, że ściana wschodnia to jest w ogóle zła i niedobra, oni się tam nie szczepią, na Podlasiu i tak dalej. Oni są odpowiedzialni praktycznie za te zakażenia, które są w dużym stopniu, są tam, oczywiście są w całej Polsce. No dobrze, no to zobaczmy sobie na te statystyki, co podaje Ministerstwo Zdrowia na oficjalnym Twitterze na 20 października mamy 5559 nowych. I potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województwa lubelskiego 1249 osób, mazowieckiego 1004 osoby na drugim miejscu z mazowieckie i podlaskie 587 osób, zachodnio-pomorskie 329 osób, no i tak dalej, tak łódzkie, śląskie, wielkopolskie, tam po, po 200 parę. No właśnie. Czyli co się okazuje, że w Mazowieckie jest na drugim miejscu, ktoś bym powiedział, no tak, no bo Warszawa, aglomeracje i tak dalej. No to dlaczego cały czas po prostu jest spychana odpowiedzialność na ludzi, którzy mieszkają na wschodzie, że oni się nie szczepią i tak dalej. No więc to tak nie do końca wygląda, bo statystyki mówią co innego, tak że w Mazowieckim jest bardzo dużo osób niezaszczepionych. No trzeba by tu też sprawdzić, tak, ile jest osób zaszczepionych w samej Warszawie czy w miejscowościach, które należą do Warszawy, przynależą, tak, pobliskich. Wiadomo, mnóstwo ludzi mieszka pod Warszawą pracują na co dzień w Warszawie, a ile na przykład w całym Mazowieckim, w innych regionach. tak? Natomiast no, te statystyki pokazują, że to nie jest jeden region odpowiedzialny za taką dużą liczbę osób zakażonych. No i teraz się pojawiły informacje o tym, że ma być rekomendacja dotycząca trzeciej dawki, także dla wszystkich ludzi tam chyba powyżej 18 roku życia, bo wcześniej to było oczywiście dla służby zdrowia, pracowników służby zdrowia, potem dla ludzi powyżej 50 roku życia, a teraz się mówi o tym, że wszyscy mają, którzy chcą, chętni, tak, mogą się zaszczepić trzecią dawką, tylko muszą oczekać te pół roku od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki, tej drugiej dawki szczepionki, tak, czyli no, to po prostu będzie, niektórzy już będą mogli się faktycznie szczepić w grudniu, jeżeli ktoś na przykład przyjął drugą dawkę w czerwcu, no to będzie mógł już faktycznie w grudniu się zaszczepić, ale jak to będzie w praktyce, to już jest inna sprawa. Katastrofa, dramat y, przerażająca, praktycznie sprawa, można powiedzieć tak, y, optymistyczna informacja, jeżeli można jakąkolwiek tutaj szukać optymistyczną informację, naprawdę, jeżeli w ogóle tak doszukiwać jakiejkolwiek optymistycznej informacji, to jest taka informacja, że jest mniej osób hospitalizowanych. Jak są to os osoby hospitalizowane, w dużym stopniu są to osoby, które były wcześniej niezaszczepione Natomiast śmiertelność jest na poziomie 75 osób, na 5,5 tysiąca osób teraz zakażonych, tylko, tylko to, to, to ta śmiertelność teraz 75 osób to jest jeszcze ta statystyka sprzed paru dni. Więc te statystyki, jak teraz są po 5-6 tysięcy osób zakażonych każdego dnia, to będzie to widoczne dopiero za parę dni, czy za kilka, no, no za parę dni, za, za tydzień, za dwa tygodnie, tak? no bo ci ludzie trafiają do szpitala, chorują i tak dalej, e, część z nich umiera, e, natomiast to będzie, o, będzie widoczne dopiero za parę dni. Czyli może się okazać, że w okresie właśnie świąt e, zmarły, rzeczywiście w Polsce może być rekord, ale po prostu osób zmarłych. Straszna sprawa, teraz powiem po prostu przerażające statystyki: ile osób zostało w ogóle zachorowało na koronawirusa od samego początku i ile osób zmarło. Jak podaje tutaj Ministerstwo Zdrowia, podało takie informacje, że tutaj, jeśli chodzi o liczbę zakażonych koronawirusem, to było to 2 950 616 osób. To są wszystkie pozytywne przypadki osób, które zostały zakażone koronawirusem. Natomiast 76 tysięcy to są praktycznie osoby zmarłe, tam w tym osoby praktycznie zmarło 76 tysięcy osób zmarło na koronawirusa, tam 76 254, ale ogólnie 76 tysięcy, wyobrażacie sobie, to jest bardzo duże miasto w Polsce, znaczy bardzo duże, tak, no to jest duże miasto w Polsce. W sensie po prostu takim jakby na, na, na patrząc praktycznie, jeśli chodzi o liczbę ludności, no taki stadion, jak ja mieszkam w Poznaniu, to stadion tam Lecha Poznań, ile pomieści 20-30 tysięcy osób, no to są praktycznie trzy stadiony Lecha Poznań. To jest coś nieprawdopodobnego, tak? To jest jeden stadion narodowy, albo półtorej, praktycznie tego stadionu narodowego, no nieprawdopodobna sytuacja. Półtorej Stadionu Narodowego. No, przerażająca sprawa. No i co? Ministerstwo tylko po prostu mówi cały czas: trzeba się szczepić, zachęca do tego, żeby się szczepić, szczepić, tak? Oczywiście zrzuca winę na tych, którzy są niezaszczepieni. No tak, ale ja mówiłem od samego początku: ja na przykład się zaszczepiłem. Ja nikogo nie będę zachęcał do tego, żeby się szczepił. Jak ktoś chce, po prostu może się szczepić. Natomiast y, są osoby, które są tak naprawdę y, y, nie, nie da się ich w żaden sposób przekonać, tak? Ani siłą, ani argumentami, ani tego do tego, żeby się szczepiły. Natomiast no, to jest po prostu dramat i tragedia, to, co się teraz dzieje, tak? Ja Miałem pewne obawy, na przykład, czy tutaj nie będzie na przykład i piąta fala koronawirusa kiedy spadnie ta odporność, na przykład jak ktoś się szczepił drugą dawką w czerwcu i spadnie już mu ta odporność w grudniu, tak? to wtedy się nie zacznie na przykład kolejna fala koronawirusa u tych osób, które były zaszczepione, nie zdążyły przyjąć trzeciej dawki szczepionki, a u których spadła y, odporność. Mam nadzieję, że zrozumiane to jest dla wszystkich. Tak? No. Wyobraźcie sobie, przynieście drugą dawkę szczepionki y, w czerwcu koronawirusa i macie pół roku, później spada po prostu ta odporność w organizmie i załóżmy, macie szczepień następne wyznaczone na luty, bo jest sporo i za, i osób, tak, punktów jest mniej i tak dalej. No i na przykład zachorowalibyście na styczeń, to wtedy co po prostu gorzej to przechodzicie, też traficie do szpitala, jak ta sytuacja będzie wyglądała? No więc no oczywiście no nikt nie podważa kwestii koronawirusa. Jest to bardzo niebezpieczna, bardzo groźna, groźna sprawa, straszna sprawa. Te statystyki są teraz też po prostu przerażające. No ja muszę powiedzieć, że po niektórych osobach to można zobaczyć na przykład, że są niezaszczepione. Widać po prostu strach jest wśród tych osób, które są niezaszczepione, które deklarowały, że się nie chcą szczepić. Nawet można to wśród obcych za, osób zauważyć, że na przykład w sklepach wymagają tego, żeby zachować dystans, chociaż i tak ten dystans jest e, mają rękawiczki, maseczki podwójne i tak dalej. E, czyli no y, oczywiście może to być po prostu taka kwestia y, przestrogi, tak, że ktoś bardzo uważa. A z drugiej strony mi się wydaje, że to są te osoby, które się nie zaszczepiły, które się właśnie teraz boją, wiedzą, że już te zaszczepienie y, teraz, no y, może też by to dałoby coś, tak, ale też ta odporność musi się wykształcić po już tam dniach. I oni, one się, teraz ta te osoby obawiają, tak, bo widzą, że sporo tych osób jest y, tutaj. Za zaszczepionych sporo osób trafia do szpitala. No, przerażająca sprawa. Pytanie też jest takie czy tutaj co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy przygotowuje szpitale tymczasowe. Ja muszę powiedzieć, że akurat tutaj wojewoda w Poznaniu wystąpił o taki wniosek tam do ministra zdrowia, czy do premiera, nie pamiętam, o to, żeby właśnie stworzyć taki szpital tymczasowy na terenie targów poznańskich. I to już wystąpił we wrześniu, czy w październiku ma powstać taki szpital tymczasowy w listopadzie. Nie chcę tutaj gloryfikować Poznania bez przesady, no inne miasta też, nie tak, natomiast nie wiem po prostu, jak to ma miejsce w przypadku innych miast, no ale też co robią rządzący, tak, jeśli chodzi o szczeble na szczeblu z Warszawy, tak, czy będą szczepionki, czy te osoby, które będą chciały się zaszepić trzecią dawką, będą będzie to szło szybko, sprawnie? Tak, jak to wygląda opieka zdrowotna, dostęp do służby zdrowia? Bo ja powiem w ten sposób, ktoś powie. No, ja się zaszczepiłem, to mnie ten problem nie dotyczy, bo oni mówią, że w dużym stopniu są hospitalizowani ci, co się zaszczepili. No tak, człowieku, ale jest to potężny problem, bo ludzie trafiają do szpitala, ludzie po prostu idą do lekarzy, wchodzą na kwarantannę. Kolejna sprawa to jest taka, że będzie po prostu utrudniony dostęp znowu do innych lekarzy, bo znowu będą tworzone szpitale tymczasowe, lekarze będą tam ściągnięci, ściągani, pielęgniarki też, i będzie utrudniony dostęp, jeśli chodzi o służbę zdrowia, znowu, tak? Jeżeli ktoś miał mieć jakieś po prostu badanie rutynowe, znowu będzie musiał czekać w kolejce. Także to nie można tak powiedzieć, że ktoś na przykład powie, ja jestem zaszczepiony, mnie to nie interesuje, ktoś się nie zaszczepił, to jest jego wina, będzie hospitalizowany, sam sobie jest winny. No tak, tylko może się okazać, że ktoś był zaszczepiony, miał mieć na przykład jakiś zabieg na serce, Okaże się, że ten zabieg będzie po prostu przełożony czy jakiś inny zabieg, bo na przykład lekarze ściągają do szpitali tymczasowych, czy pielęgniarki, tak? czy personel medyczny. Może się okazać, że lekarze będą, ale na przykład anestezjologa nie będzie, czy, czy po prostu nie będzie pielęgniarek, bo zostaną ściągnięci do szpitala tymczasowego. Także no jest to po prostu problem całego narodu, wszystkich obywateli. Nikt nie jest lepszy, nic nie jest gorszy. Ten, co ma pieniądze, nie jest lepszy, nie jest po prostu praktycznie gorszy i biedniejszy też, bo każdy na końcu i tak jest skazany na państwową służbę zdrowia. Tak? Bogaci by chcieli wykupić sobie dostęp do służby zdrowia prywatnie, być sobie w komfortowych warunkach baseniki, tak pojedyncze sale wszystko, żeby było pięknie. Natomiast no, prywatnie można tylko pewien szereg zabiegów medycznych przejść yy, na pewno podstawowe badania i tak dalej czy jakieś ortopedyczne sprawy ale te sprawy, które są ratujące życie to, to wszystko realizowane w szpitalach państwowych. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajmy kciuki, żeby ta fala przygasła, żeby nie było więcej tych osób zakażonych koronawirusem, ale wszystko na to wskazuje. Pytanie też jest takie, czy będą wprowadzane nowe obostrzenia. Tak, to ma miejsce na Łotwie, gdzie została wprowadzona godzina policji od 20 do 4 rano. Czy będą pozamykane szkoły znowu? Kto wie, może po prostu szkoły znowu będą pozamykane. No i jakie będą obostrzenia na święto zmarłych, czy na przykład na Święta Bożego Narodzenia? To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam sobie, Wam życzę zdrowia, cześć.